Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideoportalu e-petrol.pl. Mijający tydzień przyniósł kierowcom miłe zaskoczenie, ponieważ na wszystkich stacjach właściwie zobaczyliśmy w kraju obniżki bardzo wyraźne. Średnia cena benzyny wynosiła 4,54 zł, o 6 groszy mniej niż przed tygodniem. Jeśli chodzi o średnią diesla, 4,35 zł, to również było o 6 groszy mniej niż tydzień temu. Autogaz potaniał o 3 grosze, średnia cena tego paliwa w skali naszego kraju wynosiła 2,07 zł. Te zmiany były podyktowane przede wszystkim zmianami walutowymi na rynku polskim, zmianami także i spadkowymi na rynku międzynarodowym, tą rywalizacją, można powiedzieć, chcących ograniczać podaż krajów OPEC i Rosji ze Stanami Zjednoczonymi. Ta gra zapewne w najbliższych dniach jeszcze będzie decydować o kształcie rynkowych zmian i o tym, czy ropa będzie drożeć. Na razie wszystko wskazuje, że minimalne podwyżki cen są możliwe, aczkolwiek cały czas oscylujemy w rejonie 50 dolarów za baryłkę. Natomiast niestety nie możemy już powtórzyć tych prognoz obniżkowych dla polskich kierowców w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o prognozy na najbliższe dni, spodziewamy się przedziału 4,31-4,42 dla cen oleju napędowego i cen 4,52-4,63 dla benzyny 95-oktanowej. Warto wspomnieć, że paliwem, które może cały czas tanieć, będzie autogaz. Tutaj spodziewamy się na pojedynczych stacjach nawet cen poniżej 2 zł, 0,99, 2,08 to są nasze prognozy na najbliższy tydzień.